Dzień dobry, witam Państwa w programie Zapytaj Adwokata. Moim Państwa gościem jest adwokat Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Naczelnej Rady Adwokackiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Trochę więcej pracy się szykuje? No, w granicach średnio do rocznie do Wyższego Sądu wpływało około 150 spraw. W 2016 roku zwiększyła się ta ilość do 200 spraw. Pytałam, czy więcej pracy się szykuje, bo w ostatnim czasie, na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, byliśmy świadkami dosyć głośnych spraw związanych z udziałem adwokatów w tych sprawach. Mam tutaj na myśli między innymi osławioną już działkę Chmielna 70 pod Pałacem Kultury i jej reprywatyzację, gdzie dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie złożył wniosek o zawieszenie jego funkcji do czasu wyjaśnienia całej tej sytuacji. Żeby precyzyjnie Pani odpowiedzieć na to pytanie, to chciałbym jedną rzecz wyjaśnić na początku, że każdy adwokat wykonujący zawód, czy to w zespołach, czy w korporacjach, czy w indywidualnych kancelariach, nie ma immunitetu. Jego immunitet właściwie sprowadza się tylko do występowania przed sądem, wolności słowa i temu pokrewnych, ale to nie będzie przedmiotem dzisiejszej rozmowy. Myślę tutaj o tym, że postrzeganie, a przede wszystkim dzisiaj przedstawianie adwokatów w telewizji i jakieś uchybienia w ich pracy, czy wręcz zarzucane popełnienie jakichś czynów karalnych, trzeba rozpatrywać w kategoriach takich, jakie one rzeczywiście są, a nie jakie są prezentowane przez środki przekazu. Myślę tutaj o tym, że nie mając żadnego immunitetu, tak jak ma poseł, my odpowiadamy jako adwokaci, jak każdy obywatel, z kontraktu albo z deliktu, czyli z umowy albo jeżeli zarzucane nam jest jakieś popełnienie przestępstwa. Jeśli budowlaniec ma zlecone wykonanie domu, remontu i nie wykona go właściwie, odpowiada z umowy, są kary, są odszkodowania, zadośćuczynienia i tak dalej. Adwokat, jeżeli niewłaściwie wykona swoją pracę, to również odpowiada, jeżeli zawala tą sprawę, jeżeli prowadzi nie tak. Ale tutaj mamy do czynienia z pewną osłoną w postaci ubezpieczeń. Każdy adwokat wykonujący zawód jest ubezpieczony. Jeżeli zwykły obywatel popełni przestępstwo w tym rozumieniu, na przykład, że prowadzi samochód w stanie nietrzeźwym, odpowiada karnie. Adwokat też odpowiada karnie. Natomiast podawanie przez środki przekazu, no i jest jakiś taki trend do tego, żeby deprecjonować tą grupę zawodową, no trzeba popatrzeć na to w taki sposób, że adwokatura działa w oparciu o prawo adwokaturze i narzuciliśmy sobie sami pewien system wartości. To są zasady godności wykonywania zawodu, mówiąc skrótowo tą nazwę. Więc właśnie w godle jest prawo, ojczyzna, honor. Tak? Czyli osoba, która stoi poniekąd na straży prawa, no, w pewien sposób również na granicy tego prawa działa w pewnym momencie. Znaczy, nie powiedziałbym, że na granicy prawa, dlatego że tak jak powiedziałem, jeżeli adwokat jedzie, prowadzi samochód w stanie nietrzeźwym, odpowiada. Normalnie prokuratura prowadzi postępowanie i odpowiada normalnie karnie. To, co się dzieje później, to my oceniamy dodatkowo, w myśl przepisów zasady etyki i godności wykonywania zawodu, my oceniamy, narzuciliśmy sobie, włożyliśmy jak gdyby taki garniturek dodatkowy naszych norm etycznych, których do przestrzegania zobowiązany jest każdy adwokat. Czyli oprócz odpowiedzialności karnej jest jeszcze odpowiedzialność dyscyplinarna. Tak jak każdy obywatel. Jeszcze jest odpowiedzialność dyscyplinarna, jak gdyby zaostrzając te rygory, dyscyplinując adwokatów, że jeżeli chcesz być członkiem tej społeczności, musisz przestrzegać tych norm. I to jest coś dodatkowego. Nie godzę się z tym i będę zawsze protestował w sytuacji takiej, kiedy uważa się, że jeżeli adwokat prowadził samochód w stanie nietrzeźwym, czy dopuścił się jakiegoś tam innego przestępstwa, bo i w każdym zawodzie, czy to chodzi o aktorów, profesorów, naukowców, czy zwykłych ludzi, też u nas się zdarzają, tak jak w każdej profesji zdarzają się takie przypadki i byłbym nieuczciwy, gdybym powiedział, że jesteśmy wyłącznie i tylko w 100% kryształowi. Jeżeli coś takiego się dzieje, to najpierw
prokuratora, a później my dodatkowo jeszcze rozpatrujemy sprawę takiego adwokata. Jeżeli my mamy do dyspozycji takie środki, jak wydalenie z adwokatury, to to jest najbardziej rygorystyczny środek, jakim dysponują te dodatkowe nasze obwarowania, ten nasz dodatkowy garniturek. Bo my możemy powiedzieć, jeżeli ktoś się zachował sprzecznie z kodeksem karnym, zostaje, dokonał, no powiedzmy, jakiejś zbrodni i dostaje karę tam 5 lat pozbawienia wolności, idzie do zakładu karnego, to oceniając jego zachowanie, również po myśli zasad etyki i godności wykonywania zawodu, my go możemy pozbawić wykonywania zawodu. A na jakim etapie jest ta sprawa warszawska w strukturach dyscyplinarnych? Jeśli chodzi o warszawską radę, znaczy ja odpowiadam za tak zwaną drugą instancję. Reprezentuję Wyższy Sąd Dyscyplinarny, a nie sąd pierwszej instancji. W tej chwili, tak jak w każdej sprawie, toczy się postępowanie przed sądem izbowym. To znaczy, o ile wiem, nie zajmuje się tym sprawą tych reprywatyzacji, nie zajmują się jeszcze sądy. Jeszcze sprawa jest u rzeczników dyscyplinarnych, czyli no, to odpowiedników to prokuratorów. Trochę, to trochę tam trwa, tak? Bo najpierw rzecznik dyscyplinarny musi wystąpić o udostępnienie dokumentacji. Tak, no, mamy sporo problemów, ale jeśli chodzi o tą sprawę, to znaczy chciałbym powiedzieć tak, że no, jest sprawa dotycząca taka najbardziej głośna tej Chmielnej 70, gdzie chciałbym zwrócić uwagę na taką rzecz, że ten adwokat już praktycznie wyrok publikatory wydały na niego, już rozmaite również ośrodki polityczne już zdecydowały, że ta osoba jest winna. I w tej chwili postawione są zarzuty nie tej osobie, o której pani pytała, tego nabywcy tej działki, tylko osoby, która jak gdyby organizowała cały ten proceder i tym się zajmuje prokuratura regionalna we Wrocławiu. Natomiast w chwili obecnej sytuacja wygląda w ten sposób, że jeden z adwokatów nabył prawa do tej działki. Nabył. Coś jest wystawione na rynek, coś można kupić. Ten adwokat, o którego pani pyta, w internecie, mówiąc językiem takim swobodnym, wywiesił wszystkie dokumenty, które miał do dyspozycji, żeby zobaczyć, czy on dokonuje właściwej inwestycji. Czy może taką wierzytelność kupić? Każdy z nas, jeżeli by dysponował odpowiednimi pieniędzmi, może mógł takiego zakupu dokonać. Wywiesił w internecie wszystkie dokumenty poza ceną, za którą zapłacił, no bo to jest naturalnie w sposób jak gdyby chroniony. Nikt nie chce tam zaglądnąć. Nikt nie chce powiedzieć, czy zwykły obywatel, który przyszedłby z ulicy i powiedział, mam taką możliwość, mogę to kupić. Co bym sprawdził, gdyby przyszedł do mnie, to nie jest akurat moja domena, ja się nie zajmuję tego rodzaju sprawami, nie mówiąc już o wywłaszczeniach, ale gdyby przyszedł do mnie klient i powiedział, panie mecenasie, niech pan mi powie, czy mam to kupić, czy nie mam to kupić. Pobiegłbym do księgi wieczystej, popatrzyłbym w księgach wieczystych, czy to jest czyste, czy są jakieś obciążenia, czy są jakieś prawa i tak dalej. Ten adwokat wywiesił w internecie olbrzymią ilość dokumentów. Czyli właściwie wszystko było jasne, wszystko było wykazane, jest czyste dokumenty. Otwarta księga. To trzeba rozumieć, że ten adwokat, o którego pani pyta, ten, który nabywał prawa do tej nieruchomości przy Chmielnej, on był nabywcą, kolejnym nabywcą pewnej wierzytelności, pewnego prawa. I nikt nie chce z nim na ten temat rozmawiać, co i jak. O ile wiem, to ta działka w tej chwili, biorąc pod uwagę no, cały ten szum medialny, który się zrobił, że ten adwokat bodajże doszedł do porozumienia, ale to tak słyszałem, doszedł do porozumienia i zwrócił tę działkę. Ale to nie jest jedyna taka sprawa. Niestety na przestrzeni październik, listopad, grudzień pojawiła się kolejna sprawa, ujrzała światło dzienne, piję tutaj do tej sprawy łódzkiej, gdzie 27 adwokatów i radców prawnych już usłyszało zarzuty. Pani doktor, która wystawiała zwolnienia, poświadczała te zwolnienia lekarskie, również sprawa dotyczy, krótko mówiąc, wydłużania procesów, wydłużania postępowań.
Poprzez przedkładanie tych zwolnień lekarskich. Ona dotyczy usprawiedliwienia nieobecności w sądzie jakiejś tam grupy adwokatów na podstawie zaświadczenia wystawionego przez tą panią doktor. Kolejna sprawa, która nie chciałbym, żeby zabrzmiała również jako jakieś tam usprawiedliwienie, bo to się wszystko toczy, ale proszę zwrócić uwagę na pewien aspekt, który w mojej ocenie no jest swego rodzaju zapotrzebowaniem na grillowanie tego zawodu. Ja wcale nie mówię, wcale nie usprawiedliwiam, wręcz odwrotny mam stosunek do tego, że jeżeli adwokat ten nie był chory, powinien stawić się na rozprawę, a gdzieś tam sobie się z kimś dogadał, z lekarzem dogadał, przedstawił zaświadczenie lekarskie i nie poszedł na rozprawę. To jest naganne. Bez dwóch zdań. Ja nie chcę tutaj robić żadnych prejudykatów, nie chcę o niczym uprzedzać. Ale dobrze zweryfikować też te kwestie, tak? Tylko, że ja powiedzieć, jak jest w tak, ja chciałem zwrócić, zwrócić uwagę na jedną rzecz, że wszczęte zostało przez prokuraturę postępowanie. Gdzieś ujawnił bodajże jeden z sędziów miał wątpliwości z Tczewa chyba, że nie podobało mu się, że zdaje się, że ten adwokat był na innej sprawie, a tutaj tam był zdrowy, a tutaj był chory. Ujawnił tą całą historię. Wszczęło postępowanie organy ścigania. Zajmuje się tym, o ile dobrze wiem, prokuratura krajowa wrocławska. I proszę teraz zwrócić uwagę na to. Chcemy postawić zarzuty tym adwokatom. No, nie jesteśmy jednocześnie takimi Samarytanami, że ktoś, no oczywiście jakaś tam grupa jest oczywiście, która przyjdzie i powie tak, mam taki obowiązek, że jeżeli postawione mi zostały zarzuty, powinienem to zgłosić organom adwokatury, prawda, rzecznikowi, dziekanowi. No ale dzisiaj jeszcze nie wiadomo, jakie będzie rozstrzygnięcie. Tym bardziej, po co, że mam część osób się przyznała, część nie przyznała się. Tak. I teraz proszę zwrócić uwagę. Tych, którzy się przyznali, którzy powiedzieli, my tego nie wiemy do końca, dlatego że prokuratura odmawia nam udzielenia jakichkolwiek informacji. No jeżeli byśmy liczyli na to, że ktoś, kto popełnił przestępstwo jakieś, sam się będzie zgłaszał, no rzeczywiście jakiś tam odsetek jest, prawda? Ale to nie jest tak, że możemy liczyć na to społeczeństwo, że ono jest tak bardzo praworządne, w tym również adwokaci, że sami mając coś tam na sumieniu przyjdą i zgłaszają się. Czyli te kwestie dyscyplinarne na razie Ale skończę czekają. Tylko, pozwoli pani, bo akurat jesteśmy po wczorajszej naradzie i pani rzecznik adwokatury zgłaszała się do prokuratury krajowej, zgłaszała się do Ministerstwa Sprawiedliwości i okazuje się, że wszystko jest objęte klauzulą tajne przez poufne i nie możemy dostać żadnych, ani kto, ani za co, ani jakie zarzuty. No i w związku z tym, jak my mamy to prowadzić? Na pewno będzie prowadzone postępowanie, jeżeli dojdziemy do tego. Tylko mamy teraz okres takiego zawieszenia, że grilluje się, proszę bardzo, adwokaci to. I nie pozwala nam się na przykład podjąć takich środków, żeby zawiesić tych adwokatów. Na przykład zawiesić. Warto też zwrócić uwagę na to, że głównie zarzuty usłyszała pani doktor. Tak? Więc jakby tutaj również lekarz, czyli inny samorząd zawodowy, inny zawód, wydaje się, że również powinna się zainteresować. Być może, że tam coś nie mam żadnej dyscyplinarne. Natomiast warto zwrócić uwagę, i to też zwracał na to uwagę obrońca tych wszystkich adwokatów, którzy gdzieś tam na pewnym etapie poprosili go o pomoc, że przede wszystkim na razie zarzuty usłyszała pani doktor za te wystawiane tych że tak się wyrażę kolokwialnie, lewych zwolnień lekarskich. Tak, no tak, pod takim szyldem to funkcjonuje. Natomiast chciałem powiedzieć, że nie uważam, żeby to śledztwo, które się w tej sprawie prowadzi, w jakiś sposób ucierpiało, jeżeli by nam, no przecież tylko w jednym celu, jeżeli by udostępniono te dane, żebyśmy my mogli podjąć środki dyscyplinujące. To nie znaczy, że na tym etapie my spowodowalibyśmy, że ktoś zostanie wydalony z adwokatury. Nie, ale żebyśmy mieli możliwość wykonywania tych funkcji, do których jesteśmy powołani. Bo jeżeli my, tak jak prokuratura, ocenimy pewien czyn jako naganny, jako niezgodny z przepisami, że dopatrujemy się również możliwości popełnienia przestępstwa, to chcielibyśmy zadziałać, a my nie mamy
odmawia nam ta sama prokuratura, co więcej, minister sprawiedliwości ostatnio, mówiła pani rzecznik adwokatury, odmówił podania tych danych. Dlatego mam nadzieję, że uda się państwu te sprawy wszystkie wyjaśnić. Jesteśmy i będzie państwu dane. Jesteśmy do tego powołani i będziemy na pewno z całą konsekwencją to robić. A my bardzo dziękujemy za obecność w naszym programie, za słowa wyjaśnienia całej tej sytuacji, jak to z Państwa strony wygląda. Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam Państwa do kontaktu z nami, jeśli macie Państwo jakieś pytania, uwagi. Zachęcam. Moim Państwa gościem był adwokat Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Naczelnej Rady Adwokackiej. Dla Państwa program poprowadziła Maria Honka. Dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję.